Dzień dobry kochani, dzień dobry gwiazdy, witajcie na kanale Lux I'm Happy. Witajcie, dzień dobry. Tak, dzień dobry. Ale opalona jesteś. Troszkę jestem. Za chwilę się pokażemy w całości, ale na razie zanim będzie intro, to chciałam się Wam powiedzieć, o czym będzie dzisiejszy film. Dzisiejszy film będzie o pewności siebie i wcale nie jest to powiązane z tym, że mój biust jest prawie cały na wierzchu. Słuchajcie, do nagrania tego odcinka zainspirował nas post, który Karolina, właściwie taką ankietę, zamieściła na swoim Instagramie. Mhm. Instagramie Karolina podkreślnik Denis, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. Niemożliwe, że wszyscy chyba mnie znają. I na tym story. I co zapytałaś? Ja w ogóle zacznę od początku. Jakiś czas temu byłam z koleżankami na takim bardzo krótkim, szybkim szkoleniu dla kobiet. Dla kobiet, które prowadzą własne biznesy bądź własną działalność gospodarczą. I to, co mnie tam naprawdę powaliło, to, że z 15 dziewczyn, które tam były, my byłyśmy we 4 jako koleżanki, czyli 11 jakby obcych nam kobiet, większość z nich wstawała, przedstawiała się i pytana o to, jaki ma jakby problem w biznesie, wyzwanie w biznesie, było to, że ona się czuje niepewna, że ona wie, że faceci są lepsi w tej branży, że jedną zostawił mąż, więc ona już w ogóle nie wie, jak się za życie zabrać. I to było dla mnie naprawdę mega szokiem, że kobiety mają tak niską pewność siebie i jakby świadomość siebie. Mhm. I wrzuciłam taką ankietę właśnie na Instagram z pytaniem, jak to jest u dziewczyn, które mnie obserwują. No i był to kolejny strzał, bo prawie 70% dziewczyn powiedziało, że nie czują się pewne siebie. I naprawdę, słuchajcie, patrząc na naszych obserwujących, w życiu byśmy nie założyły, że tak może być. I o tym dzisiaj chciał się z Wami porozmawiać. Także zaraz będziemy rozwijać temat. Teraz lecimy z intro. Za chwilę pokażemy Wam się w naszych stylizacjach, bo tak się trochę ukrywamy. I wybaczcie, ale dziś również mamy ten mikrofon na kamerowy, bo się może tam przebierzemy raz i chciał się Wam coś pokazać, więc żeby nam tutaj, wiecie, nic nie szpeciło. Także lecimy z intro. Od tej czy od tej? O! Zobacz, jakie wejście zrobiliśmy. Hello, hello. Planowałyśmy to 3 dni. Jaką mamy tutaj, słuchajcie, jaki wybieg, taki runway, że... Tak, dzisiaj jesteśmy w gościnnym mieszkaniu, o którym będzie niedługo, jak je skończę. To nie jest gościnne, to jest ani mieszkanie. No... Tak zabrzmiało, jakbyśmy od kogoś. W sensie nie będę tutaj wynajmować. Znaczy, w sensie nie będę tutaj mieszkać. W sensie mąż mnie nie wykopał z chaty jeszcze. Ani ja jego. Ale dzisiaj chciałabym Wam pokazać, zanim zaczniemy temat. Znacie już ten mój kombinezon. Ja go uwielbiam. Karolina nie lubi kombinezonów. Nie lubię. Nie lubię, mam wrażenie, że okropnie wyglądam w kombinezonach. W tym samym princie Karolina ma sukienkę z Mormoa. Jest, wygląda, że w niej bosko. Plecy są zakochana. Super. Słuchajcie, te sukienki są jeszcze dostępne. One są w 4 kolorach. Kremowy, taki print beżowy i czarny. Podobnie jak te kombinezony. Ja ten kombinezon zamówiłam jeszcze sobie w kolorze czarnym, bo super, tak mi w nim dobrze. Bardzo dobrze w nim wygląda. Ja wywożę, słuchajcie, chodziłam na przykład, włożyłam kieszonki. Nie ma kieszonki. A, chciałam Wam powiedzieć ciekawostkę. Boże, my nie dojdziemy nigdy do tego tematu. Że jak wyprałam pierwszy raz ten kombinezon, a już go prałam kilka razy, bo był ze mną na wakacjach, założyłam go i on był, słuchajcie, jak na pole, nie? Cały jak na pole. A dlatego, że on się... Jak na pole, w sensie na córkę. Na córkę, tak. Tak, jak na moją córkę pole. I po wyprasowaniu, bo on się tak jakby... Zwęził, jakby się splisował. Ten materiał, więc to trzeba zawsze go sobie wyprasować i już. Dobra, za chwilę jeszcze byśmy się Wam pokazały w innych sukienkach, ale to będzie na koniec, bo ten film ma nie być o sukienkach, ale i tak je polecamy, kody rabatowe będą na dole. Wiesz co, on trochę może być o sukienkach, bo myślę, że pewność siebie w jakiś sposób z wyglądem i z tym, jak jesteś ubrana, jak jesteś, jak wyglądasz, pewnie też w jakimś stopniu wpływa na Twoją pewność siebie. No, na pewno. Ja zdecydowanie lepiej i bardziej pewnie siebie się czuję, jak jestem ubrana, umalowana i uczesana, niż jak akurat wstałam z łóżka, przez przypadek wyszłam z domu, tak? Ale Wy napiszcie nam, czy też tak macie, bo ja zdecydowanie tak mam. Znaczy, może tak, pewność siebie to mam i ja w pewnym momencie
u mnie to jest trochę świadoma decyzja, że ja w pewnych, są takie dni, kiedy ja mam dzień po prostu kapcia i nie chce mi się, z uwagi na to, że też jest sporo tych nagrań, jest sporo zdjęć i mi się nie zawsze chce szykować, tym bardziej jak nigdzie nie wychodzę, jak siedzę w domu, no ale to jest tam mniej więcej maksymalnie połowa czasu. Pamiętasz, jak pracowałaś na przykład w korporacjach i jeżeli miałaś jakieś ważne wystąpienie, robiłaś prezentację czy spotkanie z zarządem, czy to zawsze jakby tip-top. Chciałaś wyglądać zajebiście, no bo to zawsze jakoś tam dodaje i pewności siebie, ale też jakby trochę bardziej wpływa na twój profesjonalizm. Tak, ale chciałam... Myślę, że to jest bardzo istotne też w takich biznesowych kwestiach. Chciałam też zauważyć, że wcale nie uważamy, że... czy uroda pomaga? Uroda pomaga, ale uroda też szkodzi. Bo mi w wielu sytuacjach uroda pomagała, a w wielu mi szkodziła. Gdzie byłam, od razu podchodzono do mnie na przykład jak do głupiej blondynki, za przeproszeniem, naprawdę. Przepraszam, że to powiedziałam, ale tak jest. Że skoro mam blond, długie włosy, ja często nosiłam, wiecie, włosy do pasa przez wiele lat. I no duży biust, to na pewno w głowie nie ma nic, duży biust, to powiem, że cyce, cyce i blondyna. I w głowie po prostu wiatr. I mimo kilkunastu lat doświadczenia w danej branży, musiałam się udowadniać, że nie jestem głupia, dużo dłużej i dużo bardziej. Niż twoi koledzy na przykład. I wielu ludzi na przykład było dla nas zaskoczonych. Mówi im potem, wiesz, bo to tak założyłam, że dam coś tego. Ale wiesz co, myślę, że to w dużej mierze świadczy o kulturze osobistej tej danej osoby, bo z jednej strony mówi się, że nie oceniaj książki po okładce i tak dalej, i tak Bullshit. Każdy ocenia książkę po okładce. Każdy ocenia nas po... Inaczej. Pierwsze wrażenie robisz tylko raz. Tak. I robisz je przez 20 sekund. Raczej zbyt wiele nie wypowiesz słów te 20 sekund, więc raczej ludzie patrzą po prostu na to, jak wyglądasz. A niestety są te stereotypy, że jeżeli blondynka z dużym biustem, to na pewno głupia, tak? Jeżeli ruda, to wredna. Pewnie o brunetkach też coś jest, ale jakoś nie znam. natomiast myślę, że też jakby to, czy ta pewność siebie jest, czy jej nie ma, to w dużej mierze wynosi się z domu i z tego, jak rodzice nas traktują i jak nas rodzice wychowywali. I to jest, według mnie, to jest najważniejsza baza taka, która daje nam pewność siebie, co oczywiście też może być przesadne. Tak, i może być złudne bardzo, nie? I złudne. Pewność siebie, ja się staram, akurat mam dzieci, więc staram się tę pewność siebie zasiewać, nie budzić wielu wątpliwości u nich, po prostu budować, żeby oni sami z siebie... Ale widzisz, pewność siebie, a nie zarozumiałość i takie wywyższanie się, a to jest bardzo ciężka granica, wydaje mi się. To bo u dzieci to jest, wiecie, to też zależy od charakteru dziecka, że czasem się zdarza, że dziecko, no właśnie zachowuje się w taki sposób, jak Karolina mówi, ale to należy w miarę tam piłować i delikatnie uspokajać tematy i też mi bardzo zależy na tym, żeby dzieci się nie wywyższały, żeby nie czuły się lepsze. No ale dobra, to jest pierwsza rzecz według mnie, to jest wychowanie, więc to, co wynosimy z domu, to jest nasz największy posag dla kobiety, jaki rodzice mogą dać. Tak. To jest jej pewność siebie, bo w każdej sytuacji sobie wtedy poradzicie. Plus jeszcze oprócz pewności siebie też takie poczucie własnej godności, w którym jeżeli ktoś mnie źle traktuje, to nie boję się odejść. Tak. Bo to jest bardzo często u tych kobiet, u których jest problem z pewnością siebie, bardzo często to są niedobre związki. Związki z człowiekiem, który ciągnie cię w dół, który cię dołuje, który sprawia, że czujesz się gorzej, który cię w jakiś tam sposób uzależnia. Beze mnie to ty sobie w życiu nie poradzisz. Dokładnie. I taka kobieta, jeżeli w to uwierzy, bo wiecie, jakby mi facet powiedział, gdybym dzisiaj, nie wiem, dostała się, spotkała faceta, który mi powie, wiesz, beze mnie to ty, a miałam takie przypadki. I wiecie co? Jak człowiek jest zakochany, to jest głupi często i pewnych rzeczy nie widzi, pewne rzeczy sobie tłumaczy. Tak, bo on nie to miał na myśli na pewno. To miał na myśli, tak, że on mnie kocha, ale no niestety trzeba te różowe okulary czasem zdjąć i zastanowić się, ej, no ja na to nie zasługuję i to nie mogę dać się tak traktować. Tak. No i właśnie to jest, wiecie, to, co powiedziałam na początku po tym spotkaniu, na którym byłam, że mi mąż mówił, że ja bez niego nie osiągnę nic. Jak to? Jak i ty mu uwierzyłaś? I ty mu uwierzyłaś, wiecie, przyszły tam dziewczyny, które tak jak mówię, były z różnych branż i dobra, powiem, to były architektki, bo faceci są od nas lepsi w tym zawodzie. Ja mówię, a dlaczego?
A ty jesteś, nie wiem, nie skończyłaś, no skończyłam takie studia, takie kursy, tutaj jeszcze jakieś tam podyplomowe, pracowałam tu, pracowałam tam. To były dziewczyny architektki wnętrz, tak? Jedna była architektką wnętrz, a dwie dziewczyny zajmowały się takimi budynkami, ale bardziej takimi mieszkalnymi. Tak, nie takimi, czy tam galerie handlowe czy coś. Że faceci są od nas w tym lepsi. Mówię, no jeżeli sama będziesz mówiła, że tak, jestem gorsza od faceta, no to będziesz gorsza i faceci będą lepsi. Ale z drugiej strony, tu nie ma rozgraniczenia. Jeżeli macie, nie wiem, to samo wykształcenie, takie same kursy pokończycie, tylko od Ciebie zależy, czy Ty będziesz od nich lepsza, czy gorsza. A wmawianie samej sobie, że no ja sobie nie poradzę, bo jestem dziewczyną, no to sorry. Nie. Słuchajcie, ja Wam powiem, że u mnie na przykład to poczucie, u mnie akurat to poczucie własnej wartości z domu specjalnie nie wyszło. Ląduje się z takim, zaczyna się życie, ja zaczęłam życie biznesowe z takim ujemnym poczuciem własnej wartości. Niby tam wiedziałam, wiecie, wygląd mi pomagał, że dobrze wyglądam, że potrafię się dobrze ubrać, że potrafię mówić po angielsku i że mam te studia i wykształcenie, ale nie czułam się zbyt pewnie. To narastało wraz z doświadczeniem, wraz z wiekiem i chyba takie moje takie. A czy to nie narastało też z tym, dożyłością, że zaczęłaś zauważyć, że jesteś dobra w tym, co robisz? Tak, oczywiście, że tak, ale... I to jakby też buduje, nie? No bo raz się ktoś pochwali, drugi raz cię się pochwali, trzeci raz cię się pochwali, myślisz, kurde, ja chyba rzeczywiście jestem całkiem niezła w tym, co robię. Dokładnie. I później się, wiecie, to wydaje mi się, że ja to dopiero osiągnęłam ten poziom taki satysfakcjonujący mnie około 38 roku życia. To późno. Późno, bardzo późno, ale to dlatego, że nie wyniosłam tego z domu, bo gdybym to wyniosła z domu, to bym wyszła w ogóle z innym poczuciem, tak na przykład jak Karolina, bo ona jest świetnym przykładem tego, że poczucie własnej wartości wyniosła z domu. Wiecie co, tak, z jednej strony tak, ale z drugiej strony, na przykład w pierwszej firmie, gdzie pracowałam, zdarzały mi się takie sytuacje na takich rozmowach jeden na jeden, gdzie było mi mówione wprost, żeby trochę przyhamować. Więcej pokory? Więcej pokory. Czasami przemilcz, czasami postaraj się nie być gwiazdą każdego spotkania, może czasami warto się nie odezwać. I to na przykład też Piotrek mój, którego poznałam w tej pierwszej firmie, też mi nieraz mówił, Rynko, troszeczkę z tyłu, nie musisz zawsze stać w pierwszym rzędzie i to krok przed wszystkimi, nie? Wyluzuj, naprawdę. Jak masz być zauważona, to będziesz zauważona, ale nie trzeba... aż zanadto i rzeczywiście to też mi dużo dało. Rzeczywiście to też mi dużo dało, bo wiesz, pewność siebie, poczucie własnej wartości to jest jedno, ale taka młodzieńcza głupota też potrafi czasami trochę naprężać. Ale ty też bardzo wcześnie zaczynałaś to wejście w korpo. No, ile miałaś? 21? No 21, ja miałam 24, bo ty jeszcze studiowałaś w trakcie, a tak, ja już byłam po studiach, więc to też trochę inaczej. No dobra, ale powiedziałyśmy już, skąd możemy wynieść tę pewność siebie. Jak ją budować, tak? Bo jedno to jest ją wynieść, zdobyć wraz z doświadczeniem, wraz z wiekiem, tak jak to u mnie trochę nastąpiło. Ale jak ją budować w takiej sytuacji, ty, jak ty powiedziałaś, tych dziewczyn, wiesz, może być czego, może zostawił, albo której po prostu nie każdy, wiecie, z dobrego wyjdzie tego backgroundu takiego rodzinnego. Bo wiecie, też może być tak, że byłaś super pewną siebie osobą i na przykład właśnie wydarzyło się w Twoim życiu coś, nie wiem, wyrzucili Cię z pracy, rozstałaś się z mężem, no różne rzeczy się dzieją i nagle ta pewność siebie idzie bardzo w dół, tak? I nagle masz poczucie takie, jaka jestem beznadziejna, jaka jestem bezwartościowa, skoro ten czy tamta mnie nie docenia. Ważne, żeby się nie pociągnąć samemu w dół, żeby się odbić. Słuchajcie, no są różne sytuacje, bo jeżeli jest to dramatyczna sytuacja, taka naprawdę rozstanie, czasem rozstanie trzepnie nas tak i ja Ci powiem, że no, nie mam ze sobą jakiegoś takiego epickiego rozstania wielkiego w dorosłym życiu na szczęście, ale ja myślę, że dziś mam historię koleżanek, które przez takie rozstania przeszły znajomych, i pomogły bardzo dobrze wyciszyć emocje antydepresanty przez jakiś czas. Ale to już jest temat do psychiatry, to jest temat, my się na tym nie znamy, nie będziemy o tym się wypowiadać. Jeżeli jest to taki dramat, że nie chce Ci się wstać z łóżka, bo tak Cię to boli, to antydepresanty wyciszą ten ból i damy radę wyjść z domu, pójść na terapię, iść do pracy i tak dalej, i tak dalej. A czasem rozstanie zajebiście boli.
Albo, nie wiem, jakiś taki dramat, nie wiem, śmierć kogoś, no tak, strata pracy, dla każdego, kto każdego będzie 15 trochę, lat tak, co, robocie, co, to też jest jakiś związek, to jest byłaś z tą firmą, to jest związek, tak, z ludźmi. Wiesz, są osoby, które nie lubią kompletnie zmian i zmiana pracy jest... Sam fakt tego, że musisz iść w nowe miejsce do nowych ludzi, jest dramatem po prostu wewnętrznym. I jakby ciężko jest nam powiedzieć dla kogo, co może być tą dramatyczną sytuacją, ale tak jak mówisz, jeżeli to twoja pewność siebie tak się wręcz rozpada i plus do tego nie możesz wstać z łóżka i najchętniej to byś leżała i płakała cały dzień, no to wtedy tak naprawdę myślę, że wizyta u psychologa, dalej u psychiatry czy u dobrego terapeuty. Tak. U dobrego terapeuty. I według mnie, z mojego doświadczenia, psychiatra i leki od psychiatry to jest quick fix, słuchajcie. To jest, szybko zadziała, nie każde leki się dobrze dobiera, ale to jest coś, co zadziała ci szybko. Jeżeli terapia, nie jest to, co ci zadziała szybko. Nie należy się tego wstydzić. Bo to nie jest... należy tego wstydzić, nie należy się tego bać, ale, tak. Ale uwaga, ja mam do was pytanie i czy wy, i czy wasi znajomi, przyjaciele, rodzina, jak podchodzicie w ogóle do takiej informacji, jak ktoś wam powie, na przykład jakaś nielubiana koleżanka, bo ja byłam u psychiatry i biorę leki. Czy podchodzicie do tego tak psychicznie chora, bo to jest naprawdę już ześciankowe, stare myślenie, ale zaskakująco, nawet w naszym towarzystwie są osoby, które tak myślą, że jak ja pójdę do psychiatry i się komuś przyznam, to ludzie pomyślą, że jestem psychicznie chora. No ale wiesz, no z drugiej strony, jak boli cię ząb, to idziesz do stomatologa, jak boli cię, nie wiem, serce, to idziesz na badanie do kardiologa, a jak cię boli... wnętrze, czy dusza, no to idziesz do psychologa, do psychiatry, tak? To w zależności od tego, jak nasilony jest ten problem. I teraz według mnie właśnie, tak jak powiedziałam, że ta psychiatria to jest quick fix, to jest takie zaleczenie, jakby uśmierzenie bólu, ale nie wyleczenie tego zęba, tak? Że nie czuję bólu tego zęba, ale on nadal tam jest. Ale on nadal tam jest, więc w wielu przypadkach to może być takie złagodzenie, żeby potem zacząć się leczeniem. Leczeniem tej duszy, leczeniem tej głowy i to bardzo dobre jest do tego terapia. Są różne terapie, tylko słuchajcie, no też korzystajmy z terapeutów polecanych przez naszych bliskich, przez znajomych. Nie bójmy się o tym rozmawiać, bo naprawdę terapeutów, teraz kurde, każdy może być terapeutą i też można trafić na osobę, która jest słaba i nam wydamy pieniądze i nam nie pomoże. Tak, to jak najbardziej. Ale co jeszcze? Ja myślę, że w momencie, kiedy czujemy, że tej pewności siebie nam brakuje, fajnie jest zaangażować się w jakieś takie spotkania, na przykład tylko dla kobiet, gdzie spotyka się grupa dziewczyn, które nawzajem się inspirują, wspierają, rozmawiają i budują. Myślę, że tak, to jest super. To jest tak super. Jak my byłyśmy na tym szkoleniu, to mam takie poczucie, że rzeczywiście tam było fajnie, były same dziewczyny. Mhm. Po pierwsze, nikt się nie wstydził powiedzieć tego, że ma jakieś obawy, a z drugiej strony myślę, że jednak jak kobieta powie, kurde stara, no weź, jesteś zajebista laska, super mądra po takich szkołach, po takich studiach, po takich kursach, robisz co cię tam ten facet? Weź właśnie teraz mu pokaż, że bez niego jesteś 3 razy lepsza niż byłaś wcześniej, tak? Dokładnie. Więc myślę, że wiecie, to jest takie powiedzenie, że kobieta powinna kobiecie poprawiać koronę, więc... Znaczy wiecie, też to trzeba sobie dobrać dobre grono kobiet, bo kobieta kobiecie wilkiem czasami. A to prawda, że chyba nikt ci nie zrobi takiej przykrości, jak druga kobieta może zrobić kobiecie, więc trzeba rozsądnie dobierać znajomych i koleżanki, z którymi chcesz spędzać czas rzeczywiście. Dajcie znać, jak sobie wyradzicie w takich kryzysowych sytuacjach. Może, bo my tutaj właściwie omówiłyśmy 3-4 punkty, takie, które według nas są najważniejsze. Oczywiście, wiecie, można czytać książki typu on cię nie kocha, jak sobie z tym poradzić, coś tam zrozum, że on cię nie... Różne są te poradniki takie szybkie i ja też to testowałam, jak byłam dużo, dużo młodsza i czytałam to i tak przeczytałam i tak, o tak, teraz nastawiona. I to działało na 2 dni, na 1-2 dni, tak? Mhm. Można iść do wróżbity, też ci to zadziała, też się dobrze poczujesz. Nie byłam też się dobrze poczujesz po wróżce przez 1-2 dni, tak. No, najczęściej nie powiecie, że jutro wpadniesz pod samochód, tylko coś tam, że czeka cię w ogóle świetlana przyszłość, fajna. No, zapłaciłaś za to. Nie? Dokładnie. Więc wiecie, no są takie quick fixy różne. Każda na pewno z nas radziła sobie na różne sposoby. Można spróbować zapić lęk też i strach, ale to jest też droga donikąd.
Więc czekamy też na Wasze opinie. Jest tutaj bardzo wiele mądrych kobiet, które dużo przeszły, przeżyły. I dużo rzeczy wiedzą. Więc piszcie, niech te komentarze na dole będą taką grupą wsparcia. Może macie jakichś dobrych terapeutów do polecenia. To chyba tyle, co? Pięknie powiedziane. Dobra, dziękujemy Wam bardzo i do zobaczenia. Buziaczki, pa! Pa.